Cześć, witajcie w dzisiejszym megateście. W tym odcinku zapraszam Was na megatest, czyli klasyczny odcinek testowy przez Polskę. Jedziemy do Kątów Rybackich, trasa z lekkim objazdem w okolicach Ciechanowa. Musimy na chwilę zjechać siódemki w jedną stronę, około 333 km. Mamy kawałek dnia w trasie, w którym przetestujemy Forda Tourneo Connect. Na tym odcinku testowym testowałem już wiele samochodów na kanale z Fordów, między innymi kilka miesięcy temu przetestowałem dla Was Forda Tourneo Custom i będę się w tym teście niejako odnosił do większego brata w tej samej stajni aut. Będziemy porównywać te dwa samochody, oczywiście tu mamy 1,5 litra, tam było 2 litry, oba silniki wysokoprężne, no i rzecz jasna zresetowałem po odpaleniu silnika komputer pokładowy. Skręć w prawo. W moim miejscu parkingowym, postojowym i za chwilę w klasycznym punkcie pomiarowym po kilkunastu kilometrach powiem Wam, jak wygląda średnie zużycie paliwa po zimnym starcie. Oczywiście klikniemy sobie tryb eco, żeby nie było na desce, wtedy nam się wyświetla znaczek. No i będziemy jechali delikatnie, oszczędnie. Zasięg, jak widzicie, 575 km, a musimy zrobić co najmniej 670 dzisiaj. Więc dokładnie 100 km nam brakuje z szacowanego zasięgu. Wielgachne lustra, lusterka zasługują na pochwałę, ogromna przednia szyba. Myślę, że będzie się przyjemnie tym samochodem jechało po Polsce. No i właśnie osiągamy nasz stały punkt pomiarowy po zrobieniu 12 km. Na tym etapie zwykle podaję Wam wyniki od zimnego startu spalania 5.1. Z leciutkimi utrudnieniami w początkowej fazie, bo tam był spory ruch na obwodnicy, także gdyby była idealna przepustowość, pewnie byłoby tu teraz 4,9, tak myślę. Natomiast, moi drodzy, chciałem Wam powiedzieć o jednej kwestii związanej z temperaturą. Jak widzicie, jedziemy już od 12,5 km, cały czas ładnie mkniemy, nie zatrzymujemy się praktycznie wcale i mamy jeszcze ta wskazówka, tak niemrawo idzie do tych 90 stopni, okolic 90 stopni. Pokażę Wam teraz, jak po mieście jeździłem, bo mam jeszcze jedną małą uwagę. Zużycie paliwa w cyklu miejskim wynosiło około 7,5 litra w takim pełzaniu wokół komina, kręceniu się, że to tak nazwę. Tu widzicie licznik od odbioru samochodu, jaki mam z centrali. 164 km zrobione, praktycznie cały czas cykl miejski, z jednym wypadem pod Warszawę krótkim, no i teraz tym odcinkiem. Samo miasto, tak jak Wam mówię, paliło od 7,3 do 7,5, więc ładny wynik, no ale w końcu 1,5 litrowy diesel. Dzisiaj mamy wynik 5,0 jak na razie. No i powiem Wam jeszcze ciekawą rzecz, że są pewne wibracje, które niestety towarzyszą nam przy niższych obrotach, niższych prędkościach obrotowych silnika, czego absolutnie nie zaobserwowałem w świetnym samochodzie, jakim był w moich testach Ford Tourneo Custom. Kilka egzemplarzy udało mi się przetestować, auto prasowe, jak i kilka egzemplarzy dealerskich, bo jak wiecie albo nie wiecie, to przymierzałem się, praktycznie już wybrałem to auto dla mojej rodziny, no ale wyszło jak wyszło. Gdzieś tam utknęło w Turcji i w końcu zdecydowałem się, bo nie miałem wyjścia. Zakup po prostu musiałem brać z dnia na dzień, na jutro musiałem mieć samochód, więc wybrałem gotowca, używane auto brałem. Za gotówkę kupiłem. No ale dobra, mniejsza z tym, nie róbmy off-topu. Chodzi o to, że w tamtym silniku nie było żadnych wibracji na dole, mocy nie brakowało momentu, chociaż buda większa i auto cięższe, z większą powierzchnią czołową. A tutaj właśnie przy takim miejskim jeżdżeniu nie dość, że słychać tego diesla, ten 1.5 silnik jest dużo, dużo głośniejszy w kabinie, buczy, tak charakterystyczna praca wysokoprężnej jednostki nam doskwiera niestety, szczególnie jak ktoś ma dobry słuch, jest wyczulony na takie rzeczy. W dieslu dwulitrowym w Tourneo Customie było świetnie pod tym względem, tam był bardzo ładnie pracujący silnik. Chwaliłem go za kulturę pracy, za dobre wyciszenie kabiny, ten model też chwaliłem. A tutaj z wyciszeniem od wiatru jest ok, tak jak teraz słyszycie na pewno, i szum z opon też nie jest jakiś przesadny. Natomiast sam silnik na dole, jak pełzamy, bo tak jak jedziemy teraz, to jest w porządku. Takie pełzanko miejskie, no nie jest to coś, co mi się podoba w tym silniku. No oczywiście odwdzięcza się nam, jak widzicie, z ultra niskim spalaniem 4,8 litra na setkę. Możecie pomarzyć tylko o takich wynikach w Tourneo Customie, w tej dużej budzie i dwulitrowym wysokoprężnym dieslu doładowanym. Tam to są zupełnie nieosiągalne wyniki, ale no coś za coś, nie ma idealnego rozwiązania. Albo mniejszy silnik, większe wibracje, słyszalne, odczuwalne właśnie od silnika na zimą, podczas zimnego rozruchu, szczególnie wtedy, no albo właśnie cichszy, przyjemniejszy, ale bardziej paliwożerny silnik.
dwulitrowy diesel. W tym modelu jesteśmy oczywiście skazani. Skazani mówię, no bo nie mamy wyboru na żadną inną opcję silnikową, tylko ten 1,5-litrowy diesel o mocy 120 koni. Także, no cóż, po prostu jedna jednostka w tym modelu i musimy jakoś z tym żyć. Podobnie jak jest w customie, w Tourneo customie z dwulitrowym dieslem. A teraz zobaczycie, o co mi chodzi z tymi miejskimi wibracjami, bo się zatrzymaliśmy. Nic się nie dzieje, na razie musimy wyjechać z Warszawy w korkach. I zobaczcie, jak to było podczas jazdy miejskiej, o czym przed chwilą mówiłem, o tych takich skokach, falowaniu obrotów. Nie wiem, czy to przypadłość tego konkretnego egzemplarza, czy każdy 1,5-litrowy silnik diesla w Fordzie się tak zachowuje z automatem. Nie wiem, to ciekawe, to możecie mi napisać, bo nie mam jeszcze porównania z innymi egzemplarzami. Na niskich obrotach mamy takie zjawisko falowania tych obrotów. Zrobiłem już 9-10 km, chyba nawet 10 od startu. 3 stopnie, 4 stopnie Celsjusza na zewnątrz i zobaczcie, że jeszcze się silnik nie nagrzał jak powinien. Temperatura termostatu tu płynu chłodniczego jeszcze daleka od 90 stopni. O. Także ten moment, kiedy właśnie się dodaje gazu, jakieś takie dziwne to falowanie tych obrotów na niższych obrotach. Nie wiem, czy to przypchany DPF, czy inne są powody takiego stanu rzeczy, ale nie jest to nic przyjemnego w tak nowym samochodzie, 15 tysięcy km od nowości. Auto miało serwis olejowy przed wydaniem mi go z parku prasowego na testy. No właśnie, nawet teraz przy rozgrzanym silniku widzicie, ta wskazówka tak troszeczkę podryguje, jest taki przy czym ja delikatnie dotykam pedału gazu, nic z nim nie robię i bez względu na to, czy mamy tryb Eco, ten, który włączamy tu na desce, w tunelu guzikiem, czy jest włączony, czy wyłączony, to nie ma znaczenia, po prostu to falowanie zawsze w okolicach tych 1000-kilkuset obrotów występuje, jest to dziwny objaw. Przydałoby się też mieć funkcję auto hold, ja już mówiłem, że o ile zachwalałem Tourneo Customa w wielu kwestiach, no to brak funkcji auto hold tam by pewnie też troszkę dawał się we znaki, doskwierał podczas jazdy po mieście z tą nogą, no ale wiadomo, wiele aut ze skrzyniami automatycznymi nie ma tego trybu, kwestia przyzwyczajenia. Fajnie jak jest, jak nie ma, no trudno. Tryb system start and stop, stop and start jest strasznie wkurzający, więc polecam go dezaktywować. Tu mamy też możliwość taką za każdym razem wyłączyć sobie za przed albo za lewarkiem, w zależności z której strony spojrzymy, mamy ten wyłącznik, także dla życia tej jednostki długowiecznego i mniejszych problemów ze sprzętem, turbo i tak dalej, DPF, no wiecie, no te wszystkie zawory EGR, AdBlue, to straszne ustrojstwa nam te wszystkie normy unijne zafundowały w silnikach diesla i trzeba o to dbać, bo po prostu jak będziemy dbali, z głową użytkowali samochodu, no to nie, będzie nam się wtedy odwdzięczał bezawaryjną pracą, a tak możemy zapychać ten silnik, szybciej go zużyć, gdy będziemy nadmiernie tysiące razy gasili, odpalali. Uważam, że nie jest to nic, co wydłuża życie jednostki, a moim zdaniem skraca. Chociaż tam są różne opinie na ten temat. No nie jestem inżynierem, nie konstruuję tego wszystkiego, więc może nie będę się
definitywnie i ostatecznie wypowiadał, ale jakoś tak na moją intuicję i mój zdrowy rozsądek wolę bez tego dziadostwa jeździć, szczególnie po mieście co chwilę. Te postoje są czasami trwające 5 do 10, 15 sekund, więc to już kompletnie nie ma żadnego sensu, bo jeszcze powiedzmy dwuminutowe światła, czy trzyminutowe jakieś ultra długie postoje, no to mają jakiś sens, żeby ten silnik nie pracował też ze względów jakichś tam minimalnych oszczędności paliwa, no i tej ekologii, ale tak odpalanie tego silnika w interwałach co 10, 15, 5 sekund czy 20 to jest kompletnie bez sensu, bo emitujemy też ten syf, każdy rozruch silnika to jest dodatkowe obciążenie, dodatkowe emisje dodatkowych zanieczyszczeń do atmosfery. Po co? Po co to wszystko? No ale wiecie, to jest właśnie ta ekologia dzisiejsza. Nic na to nie poradzimy. Przyszłość to auta elektryczne i od tego raczej nie da się uciec wobec dzisiejszych standardów i trendów. A my tymczasem mamy 4,8 litra na setkę, jak widzicie. Co ciekawe z tym zasięgiem, zobaczcie, mamy mniej więcej 3/4 baku. Przy wygooglowanej pojemności baku 60 litrów w tym samochodzie jest to dla mnie o tyle dziwne, że od odbioru auto oczywiście zatankowane, jak to każde auto prasowe do pełna, mam 6,6, więc powinienem mieć około 900 km szacowanego zasięgu. 170 zrobione, a szacuje nam tylko 580, prawda? Więc to szacowanie zasięgu jest jakieś niedoszacowane. Ja już miałem ten sam problem z tego, co pamiętam w Tourneo Connect, nie w Tourneo Connect, bo teraz jedziemy im, Tourneo Customie. Tam też mówiłem, że coś mi się ten zasięg szacowany na początku nie zgadzał z tym, co potem jakoś tak ewoluowało w trakcie testu, mega testu. Zobaczymy, jak tu będzie. No, zasięgu przybywa, nie da się ukryć, że po zrobieniu 20 km mamy go więcej niż jak ruszaliśmy i oby tak dalej, no ale mamy zdecydowanie go za mało, żeby wrócić bez tankowania i jeszcze potem jutro oddać auto do siedziby Forda, więc a tak jest plan, no w końcu 1,5 litrowy diesel powinien gwarantować co najmniej te 900 km w trasie, czy 1000, nawet 1100 z takim bakiem paliwa. Zobaczymy. Po mieście, jak powiedziałem, zrobiłem niewielki dystans, bo tylko 170 km z bardzo niskim spalaniem, bo jeszcze był ten wypad poza miasto i w to wchodzi też dzisiejsze 20 km ten przebieg. No i zobaczymy. Zobaczymy, jak będzie dalej. Na razie jedzie się przyjemnie. Jakiś tam mini świerszczyk za mną z tyłu. Coś daje o sobie znać, jakieś ustrojstwo. To troszkę mnie denerwuje, ale nie dam głowy, czy to nie jest przypadkiem fotelik dziecięcy. Może tak być, czy coś innego. No potem będę musiał to sprawdzić. Być może w drugą stronę, jak będę wracał, już uda mi się pozbawić tych niedogodności akustycznych. Oczywiście za chwilę, jak opuścimy strefy zabudowy, wyjedziemy na długie, proste, sprawdzimy sobie sonometrem poziom hałasu, jak to zawsze robię. Będziemy dalej testowali to auto na wylocie. Na drogach krajowych i ekspresówce. No i właśnie śmieszna sytuacja, zobaczcie, zasięgu przybywa dosłownie co kilka sekund. Przed chwilą było 610, 611, teraz widzicie z 615 na 616 wskoczyło, prawdopodobnie zaraz będzie 617, o właśnie mamy. Więc jakby Fordy tak mają, że podają dziwnie niski zasięg przy realnie wysokim zasięgu, jaki mamy jeszcze do tankowania. Co widzicie, wskazówka tak naprawdę jeszcze nie doszła dokładnie do 3/4 baku, więc to by się zgadzało z tym, że mamy bez problemu jeszcze, myślę, że realnego zasięgu w okolicach tych 700 km do pchania samochodu od teraz. Tak strzelam, zobaczymy, jak będzie dalej, jak komputer sobie z tym poradzi. Bo finalnie potem szacuje chyba dobrze, ale to po dystansie kilkuset kilometrów musi to przeliczyć. Na razie po tych wynikach, co Wam powiedziałem, nie wygląda to zbyt optymistycznie. Przy 180 km od tankowania na full mamy jeszcze niby 622, czyli tak jakby 800, a to zdecydowanie za mało przy 60 litrach i takim zużyciu paliwa. No sami sobie to przeliczcie. No tak jadę po tym straszliwie, jestem okrutny, ale no mnie to denerwuje. W tak fajnych autach, jakimi są Fordy, no mogliby dopracować tą elektronikę i przeliczanie tego zasięgu, bo to trochę wkurza, jak już mamy te informacje, mają do czegoś się przydać, mają być pomocne, służyć nam, a nie irytować i podawać błędne odczyty przez dłuższy czas, prawda? Tak uważam, no ale możecie się ze mną nie zgodzić. Może dla niektórych z Was będzie to wszystko jedno, powiecie. Czepiam się. Może i tak.
plastiki, no to wszystko już tam na postoju zwrócimy uwagę, jak dojedziemy. Oczywiście nie zabraknie chwilowej prezentacji tego auta, czego nie zrobiłem klasycznie na początku, bo tym razem podszedłem nieco inaczej do kolejności zadań i przetestowania tego auta w nieco innym układzie, nieco innej kombinacji niż zwykle. Także zapraszam do dalszego oglądania. Na razie niskie zużycie paliwa, zasięg rośnie, pogoda ładna, także myślę, że będzie fajnie. A to skwierczenie cały czas mnie tam denerwuje, za mną akurat, dokładnie za moim lewym uchem, gdzieś mi tam się odzywa. Fanów boksu przy okazji pozdrawiam, walka Kownackiego tej nocy, także spałem niecałe 3 godziny. Jak wiecie, mam 4 dzieci, więc człowiek szybko musi i tak wstać rano przy nadmiarze decybeli. Ale no niestety Kownacki, rewanż z Heleniusem. No, nie będę rozwijał wątku. No zawiodłem się konkretnie. Wiem, że tam kontuzja się nabawiła oka. Nabawił się tej kontuzji oka. No bywa życie, no ale wiecie, Gołota też kiedyś walczył z zamkniętym okiem. No i wygrał. No i dał radę. Dociągnął walkę. Nie poddał się, wygrał. No a tu ze strony Gołoty były inne niespodzianki. Te ciosy poniżej pasa Kownackiego. Wiemy, że dla niego Gołota był i chyba nadal jest idolem. Co może nawet było widać trochę w tej walce, jeśli chodzi o pewne zachowania. No a reszta, no cóż. Pozostałe walki były dużo ciekawsze, dużo fajniejsze. No niestety Kownacki nie pokazał niczego, co miał pokazać. Widać było, że zaczął całkiem fajnie walkę, pierwsze chwile, ale od razu się nadział na mocne bomby, kontry Heleniusa i no, skończyło się jak skończyło, niestety. Nordic Nightmare okazał się dla Adama prawdziwym koszmarem i popsuł mu rekord, popsuł mu statystyki. Także walka o mistrzowski pas, no to już chyba na razie temat, o tym możemy zapomnieć. Przydatną opcją jest na wyświetlaczu możliwość zobaczenia, ile mamy ciśnienia w każdej oponie, ile atmosfer jest w lewym przednim, prawym i tylnym, prawym, lewym kole. Ładnie to wszystko jest przedstawione. Tu możemy stan oleju też sprawdzić, 99%. Przegląd olejowy był tuż przed odebraniem auta przeze mnie z parku prasowego AdBlue, 3000 km, poziom AdBlue. Proszę bardzo, uzupełnienie niewymagane. Informacja AdBlue, proszę bardzo, kolejny cyfrowo-analogowy wskaźnik informujący nas o tym ustrojstwie. Także wiecie, no suma summarum, cieszę się, że wybrałem 3,5-litrową benzynową V6, bo o tym wszystkim nie muszę myśleć, czy się kręcę wokół komina, czy lecę po Polsce. No tylko wyższe zużycie paliwa, wiadomo, koszty z przejechanych 100 km rosną, ale mam spokój, no żadnego DPF-u, żadnego EGR-u, żadnego AdBlue, DEF-u, czy jak to nazwiemy, żadnego systemu stop and start, żadnej turbosprężarki, nic z tych rzeczy. Pancerna, benzyna z wolno sącym wydaniu, widlaste 6 garów z automatem, może i archaicznym, ale stworzonym właśnie do toczenia się, dryfowania. A tu mamy właśnie te wszystkie atrakcje nowoczesnej motoryzacji. I te dobre, i te niekoniecznie dobre, no ale no, tego się nie ucieknie, po prostu nowoczesne silniki takie muszą spełniać normy, tak wyśrubowane, że to wszystko musi być w standardzie, czyli wspomniane stop and start, DEF, czyli AdBlue i inne ustrojstwa. A tymczasem, sorry za te refleksy, no ale nic na to nie poradzę, no słońce akurat niekorzystnie świeci, mam nadzieję, że coś tam zobaczycie z komputera, jeśli chodzi o te dane. 4,8, w razie czego to wam przeczytam, 4,8 po 40 km od zimnego rozruchu, 7,2, 7,3, no teraz 6 skacze, to spala nam przy tych 90 paru kilometrach na godzinę. Zasięg nam stale rośnie, 652 obecnie. No i jedziemy delikatnie, mkniemy w kierunku punktu obranego. Według licznika jedziemy 110 km na godzinę, 110-111, według GPS-u, według Garmina, który tu mam, jedziemy w tej chwili 106, czyli klasyczne przekłamanie około 4 km na godzinę względem GPS-u. Zobaczcie, co mamy nad sobą. Zasunięta ta roletka panoramy, dużej panoramy, zawsze to co nieco pomoże akustycznie, na pewno nie zaszkodzi. No i nie będzie słońce, gdyby było nad nami, grzało w czachę za bardzo. Chociaż są już dzisiaj szyby, wiadomo, takie, które minimalizują ten nieprzyjemny efekt.
No ale cóż, wracając do ważniejszych kwestii, widoczność bardzo dobra, lusterka, jak powiedziałem na początku, wielkie, to się chwali, szyba wysoka, bardzo wysoka, lusterko, zobaczcie, lusterko wsteczne zawieszone nietypowo, bardzo wysoko, chociaż ten cały bęben tu rzeczy wychodzi, więc wpuścimy Ghostka. No chyba nikt nie będzie narzekał na lusterko, nawet Ewa by nie narzekała, tak myślę. Troszkę wkład drży od wiatru i troszkę wystaje. Gdyby padał deszcz, to no szkło wychodzi dość z tego lusterka, z obudowy plastikowej. Lepiej jak zawsze, zawsze lepiej jak jest schowane, z wielu powodów. Także no też to wysuwa się troszkę z tej obudowy. Lamelki w szybie są. Ja zawsze krytykuję lamelki, jak je widzę, bo mnie wnerwiają. Mam ten astygmatyzm, moja soczewka, moje oko wariuje. Ale w Fordach one są albo cieńsze, albo po prostu szyba jest na tyle daleko od nas, że nie denerwuje to zupełnie. A, niebieski Stinger pomknął. Fajne autko. Fajne. Testowałem na kanale zarówno V6, jak i czterocylindrówkę. Rzędową czwórkę. No i tyle. I lamelki są, widzę je, wiem o tym, że są, ale zupełnie mnie nie denerwują, zupełnie. A ten Ghostek co tutaj wymyślił? No i tyle. Także takie lamelki mógłbym mieć i nie narzekałbym, nie denerwowałyby mnie zupełnie. A zimą mogłyby się przydać. W Customie była podobna sytuacja. Wiedziałem, że i tak Custom będzie miał w standardzie wersję Active te lamelki, ale tam mnie one nie denerwowały. To akurat Fordowi wyszło. I to bardzo fajnie. No dobra, wreszcie dobrnęliśmy, dojechaliśmy do tego odcinka, gdzie zaczynamy drogę ekspresową i możemy wcisnąć pedał gazu, osiągając legalne 120 na godzinę i zaraz zobaczymy, jak jest z poziomem hałasu. Mamy na wyposażeniu tempomat adaptacyjny, także ustawiłem 120 w tej chwili na tempomacie. Może damy 122, żeby zbliżyć się 123 do tej realnej prędkości. Wyprzedźmy jeszcze Dacia Duster. No i zaraz sprawdzimy. Ultra cicho nie jest, ale też jak na ten samochód jest w porządku. Nie ma na pewno rozczarowania. Tu z boku mogę pacnąć, kontrola pasa ruchu włączona lub wyłączona, tym samym przyciskiem aktywujemy bądź dezaktywujemy kontrolę pasa ruchu. No dobra, nikogo nie ma. Bierzemy sonometr. Wszystkie niańki włączone. Według nawigacji jedziemy z prędkością dokładnie 120 km na godzinę. Tempomatowe 124, także jest tak jak powiedziałem. Licznik przekłamuje o 4 km na godzinę. Włączamy nasz nieodzowny towarzysz podróży, teraz się nam przyda. Włączamy sonometr i popatrzcie. A rzeczywiście wyłączymy klimę na wszelki wypadek. No, teraz jest bardzo ładnie, cicho. Tam około 66, nawet momentami 65 z hakiem. No i tak to mniej więcej teraz brzmi. Są momenty, gdy mocniej powieje wiatr, no to wtedy jak zawieje nam z którejś mańki, to wiecie, no ta buda jest wysoka, duża powierzchnia czołowa, więc wtedy słychać bardziej. Ale tak jak teraz jedziemy, jest bardzo miło, przyjemnie. Średnie spalanie w okolicach 7 litrów przy takiej prędkości. Mamy lekko pod górę, więc myślę, że będzie niższe od Warszawy. Po 150 km mamy 5,0.
według komputera. No i zasięg wystarczający, żebyśmy bezstresowo wrócili do Wawy i jutro oddali auto do siedziby Ford Polska. Na razie jedzie się fajnie. Akustyka kabiny zadowalająca, nawet więcej niż zadowalająca. Jakieś mini szumy tutaj słychać, wyłapujemy uchem, ale ogólnie mówię, jak na ten segment w ogóle Fordy są autami dobrze wyciszonymi. Tak samo Tourneo Custom przy 120, jak i Tourneo Connect mogę tylko zalajkować. Potrójny lajk za wyciszenie budy, widoczność, fotel, który też jest fajny, wygodny. Nie mogę złego słowa powiedzieć. Ogólnie jedzie mi się przyjemnie i auto na pewno stworzone do tłuczenia kilometrów. Aczkolwiek w mieście zwrotne, jedynie ten silnik pozostawia wiele do życzenia w kwestii komfortu, kultury pracy, no i tych takich wahnięć. Obroty widzicie przy 124 tempomatowych mamy 2200, 2300, coś takiego. Mniej więcej. 2250 może dokładnie po środku. Ale cichutko, teraz cichutko, jak nie zacina wiatr, jest bardzo fajnie. Dobrze wyciszyli budę. No i dojechaliśmy. Meta osiągnięta. Przez ostatnie 70 km tej trasy jechałem dość zachowawczo, żeby nie powiedzieć emerycko, no w celu zbudowania zasięgu w trasę powrotną. Tak wyglądają stacy od zimnego startu, a tak wyglądają od odbioru auta w parku prasowym. Gasimy guzikiem i idziemy na plażę. No kurczę, słuchajcie, jeszcze takiego morza to nie pamiętam. Nie przypominam sobie, żeby było aż tak w klimatach jeziornych. Zero fal. Słychać tylko ludzi z plaży. Nieźle. Idziemy. No, moi drodzy, takiego Bałtyku to już dawno nie widziałem. Posłuchajcie tego. No proszę, ludzie to się umieją bawić w październiku. Zegary bardzo mi się podobają. Odpalamy i ruszamy. Trasa powrotna przed nami. Około północy będziemy na miejscu. No i proszę, ksenony bez autopoziomowania z regulacją pozycji świateł ustawienia manualną. Tu dzyndzel wysuwamy bez spryskiwaczy, bez autopoziomowania i świecą całkiem mocno. Także, jak widać, da się. I na wszystko musi być homologacja. Inaczej auto nie mogłoby być w sprzedaży w ofercie dealerskiej Forda. Jadnijmy. No, światła robią wrażenie. Drogowe. Teraz mijania. Na tyle dobrze się jedzie, że ksenon mi odpowiada. Nie tęsknię za biledem u mnie, czy nowoczesnymi LEDami matrixowymi w innych autach, jak choćby w moim X-Superbie, w mojej Skodzinie. Znowu drogowe. No wiem, że ta kamera jest bezlitosna dla świateł, no ale wideorejestrator, który co prawda ma funkcję HDR-u wyłączoną, myślę, że lepiej to pokaże. Więcej będzie widać. Dobry ksenon nie jest zły, bo temperaturę barwową, ta temperatura światła jest zawsze fajna w ksenonie. Nie jest zbyt biało-niebiesko. No może tu troszkę jasności brakuje, jak jest tak już kompletnie czarno. Czy na mijania, czy na drogowych. Drogowe szczególnie no, nie zachwycają, ale
Okej, no. Sprawdziłem, manualna regulacja działa, także można sobie zdjąć te światła, postawić bardzo nisko, gdybyśmy mieli taką potrzebę. No i tyle. Sprysków nie ma na lampach. Auto poziomowania nie ma. Także... A ksenony są. I świecą fajnie. Jeszcze przeciwgłowę. Za 500 metrów skręć w lewo. No, mamy małą przygodę. Wyświetlił mi się komunikat, niski poziom ciśnienia opon. Mamy też w momencie, gdzie kreska opiera się właśnie tutaj na tym symbolu, dokładnie pod nią, a z naszego punktu widzenia za nią jest symbol niskiego ciśnienia opon. No cóż, no, 2.1, 2.2, 2.1, całą drogę w pierwszą stronę jak jechałem miałem takie ciśnienie, więc nie wiem co się nagle stało. Temperatura spadła, to na pewno 5 stopni na zewnątrz było. Kilkanaście, tam 13 jak jechałem, ale dla ciśnienia samego sobie to niewiele zmienia, więc nie wiem co też się takiego stało. No spróbuję to zresetować w czasie jazdy, zobaczymy czy się uda. No, kliknąłem zapisz, zapisałem i kontrolka ciśnienia już się nie wyświetla ponownie, także zniknęła i nie mamy jej. Także podejrzana sytuacja została już rozwiązana, przynajmniej na razie. Będziemy monitorować. Jeździć i obserwować. No już prawie jesteśmy w Warszawie, do mety kilkadziesiąt kilometrów. Samochód się sprawdził, jedziemy bardzo, bardzo dziadkowo, ekonomicznie, żeby nam tego paliwa wystarczyło. Będziemy mieli około 40 km nadwyżki zasięgu do tak zwanego pchania samochodu, do tego pustego baku, więc bez problemu jutro oddam auto, no i doczłapię się do tej Warszawy, do mety, bez konieczności tankowania. No świetnie ktoś jedzie, pogratulować na tych światłach, ale nic nie widzę, a było to na tak odległym pasie. To w temacie oślepiania światłami, bo to niedawno w tej serii moich filmów ulubiony był temat, oślepianie światłami. No ale to może nie na ten film kwestia do rozwinięcia. No dobrze moi drodzy, za moment osiągniemy metę. To są statystyki całej podróży. Widzicie w tej chwili na ekranie cudowne brzmienie silnika diesla, o którym mówiłem w czasie tego testu. Towarzyszy nam na niskich obrotach. Statystyki od początku, po 6 dniach testu. No i to by było na tyle. Gdyby nie falowanie obrotów tu na dole w tym samochodzie i troszkę zbyt głośna praca tej jednostki na biegu jałowym i niskich obrotach, to samochód byłby bardzo, bardzo, bardzo fajną konstrukcją do miasta i w trasę. No a tak to, no co kto lubi. Ogólnie w porządku auto, ale nie dla mojej rodziny. Zdecydowanie z tego porównania, o którym mówiłem na początku testu, Ford Tourneo Custom versus Ford Tourneo Connect, ten pierwszy dla mnie wygrywa z Kretesem, mimo ceny 50 tysięcy wyższej. To tyle. Do zobaczenia.